Witam serdecznie, drodzy Państwo, dzisiaj Lamborghini Urus. Zapraszamy na film. Ja jadę pojeździć, żeby przetestować i żeby powiedzieć, jakie są te zdania. Tak! No, drodzy Państwo, Lamborghini Urus w dzisiejszym programie i na początek trochę historii. A zaczęło się i było tak. Ferruccio Lamborghini, rolnik, tak, biesiadnik tak zwany, stwierdził, że na roli on pomoże robotnikom. On będzie robił maszyny dla robotników. I tak mu to poszło, tak mu to poszło. Ja powiem oczywiście w wielkim skrócie. I tak mu to poszło, że wziął się za traktory. Niesamowity szał w dziesiątkę, traktory rozeszły się jak świeże bułeczki. I potem on był fanem motoryzacji takim jak ja, drodzy Państwo. I on sobie kupował Ferrari i gówna pierdolki, tak? I on stwierdził, i on nie, że stwierdził, one się psuły. I on sobie te Ferrari zaczął modyfikować, żeby się nie psuły. Dobra, i potem stwierdził, że pójdzie do Enzo Ferrariego. No! No pójdzie sobie do Enzo Ferrariego, umówi się na spotkanie i on mu powie, jak ma robić prawdziwe auta sportowe. Niestety, Enzo powiedział, że żaden łapciach już. Żaden rolnik, tak, nie będzie mu mówił od traktorów, od bruny, od łopaty, od grzebania w grządkach, jak robi się auta sportowe. I tu zaczęła się walka i wyścig. I tak, Ferruccio Lamborghini, on tego nie zrobił Urusa, ale zrobił wiele innych aut. I to go zmotywowało, ta niechęć, bo oczywiście się nie spotkał z nim Enzo. Powiedział, że nie, że nikt mu nie będzie gadał, jak ma robić samody. I ten się wkurzył, wkurwił i powiedział. Jak powiedział, że Godą tak zrobił. Że będzie robił wypasione auta sportowe lepsze od Ferrari. Ferrari! Ja godą tak. Lambo moje marzenie. Ferrari niekoniecznie. Presentation już trwa. God damn it. Jak go wyprodukowali, był najszybszym SUV-em na świecie. Dokładnie. 4.0 motor. Dwie turbosprężarki, tak? 650 konia. Od 98 Lamborghini w rękach Audi. A co za tym idzie? Legendarny Quattro w Lamborghini. To wiarygodne. To się w parę nie mieści. Powiedział być? Że legendarny Quattro w tym? W Lambo? Ale troszeczkę, jak bym powiedział, kurwa, że troszeczkę nazwa zjebana od naszego Ursusa. Ursus Urus! I te traktory! To oni robili po ponad, kurwa, a nie my po nich. Dobrze. Silnik maska, ale nie. Piękny, bzykowaty szczu. Ostry taki przecinający powietrze, taki ma przód, piękna opona już zajechana, bieżnikowana, walcz tu na to! Dźwięki atmosferyczne idą na naszą korzyść, wiatr wieje niesamowicie, ale ja postanowiłem zakrzyczeć wiatr. Silnik, maska, silnik! Jak się otwiera, nie wiem! Kurwa. Jest cio, jest sypelek! Tara! V8! Turbo kompresoro! Ordine di Ancensantire! Ragazzi! Tre tutaj spaghetti, tre włoskiej pizzy! I taki jest silnik! Ragazzi, tyle powiedziesz o silniku! Niesamowity ten wszystko, ten zderzak jest! Ależ on jest skurwiony to Lambo jak stoi! To mi się podoba! Zobaczcie, w SUV-ie! Zobaczcie, tej no nie ma tego, nie ma ramek i to mi się podoba. I ten emblemacik, ta flaga włoska, zielony, biały i czerwony. Oczywiście, że wiedziałem. Duże, wielkocalowe koła, 23-calowe. Tak! Nie, doczytałem, ale to nie jest ważne. Tył, zobaczcie jak to wygląda. Raszpla! Kunegunda, taki ma tył. T300! Rury ładne, piękne, będzie testu Mikołaja, chwileczkę, moi drodzy. Dyfuzory, srebrne czujniki parkowania. Piękne czarne lampy, nie można pomylić tego z innym SUV-em na ulicy. Nie można! Lambo, this is Lambo! Mógłbym zapomnieć tego tekstu, który przejdzie do historii. Dziękujemy Angeli za udostępnienie Lambo!
Każdy by takiego wypasa chciał mieć, no debile by nie chcieli mieć Lamborghini Urusa w SUV-ie. Jednego z najszybszych SUV-ów na świecie u mnie w programie. Nie sądziliście, tak, że będzie? A jest! Ha, ha, ha! Angela, thank you very much! To z angielskiego, no ale angielski to kurwa perfekt! Troszeczkę mnie przycisnęło po kawie, teraz lecę na dwójkę, ale jest z nami szalony naukowiec! Biegnę po niego, on decybelomierzem sprawdzi test głośności tłumików. Idę na dwójkę, ale ja będę! Witam, jest szalony naukowiec! Decybelomierz odpalony! Robimy test tłumików, pomiar decybelomierzem! Jak głośno to czeka lafę! Jestem! Odpalam! Odpalam! Odpalił! Dobra! Zero! Gdzie mamy? 117. Zapisujemy z pomiaru decybelomierza na dyktomierz. Zapisujemy 117 decybeli w Urusie! Ha, ha, ha. Ha, ha. 117,7. 7,7, dokładność! Urus! Dobra! Ja swoje zrobiłem! Uciekam! Przemo! Zaraz będzie! Dawaj tam, letę! Naukowiec też poleciał, coś ma z panią, ale nieważne, chodź tu na dół! Jestem w środku, teraz będę, drodzy państwo, padał o środku, ale i tak jak zawsze, teraz od razu coś gadam, tylko jak dopiero będziemy jechali. Sport, 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 ragazzi, ragazzi! Bueno, babeno, babueno! Voilà, para! Dobra, jademy! Woo! Przydały? Jedziemy, Lambo! Ja jako przemoznawca przyznam się, że... No nie mogę się przyznać, ale przyznam się, bo ja rzadko kłamię. Pierwszy raz w życiu Lamborghini! I od razu mu daję, bo takie są Lambo! Ale jest euforia! Ale jest goddamit! Jest ragazzi, amore! Boże, telefon mi dzwoni, etero! Tero, nagrywam materiał! Jako przemozawca, lepszy dziennikarz motoryzacyjny! To mi się podoba! Jedziemy nim! Woo! Wszystkie tutaj sporty, nie sporty, Strada, Corsa, Sarbia! Terra, neje! A ja nie umiem włoskiego! Ja umiem spaghetti, pizza, swoje kawałkę! I tylko to umiem powiedzieć po włosku. Trochę niemieckiego wjechało, ale dobra. Urus, jeden z najszybszych SUV-ów na świecie, tak? 650 koni w serii, tak? Piękne wykończenie, naprawdę niesamowite detale, wszystko. Nie można pomylić tego z innym autem. Niesamowita deska rozdzielcza, zupełnie inna. Nie tak jak wszyscy na jedno kopyto, jedno nie, nie, nie. Tu jest wszystko na bujanie. Czarna sufitówka. Klakson działa i to mi się podoba. Ale jest pięknie i ten petardyczny, jakbym wsiadał do promu kosmicznego. P, 3, 2, 1, fire! Dobra, dobra, to mu zrobimy fire. 1, 2, 3, fire, Tero! Ale jest odlotowa maszyna! Jezu, dziękujemy tej Angeli, że dała tego wypasa nam! Oni w chacie siedzą silni teraz z mężem. Jezus Maria, gdzie on pojechał? Gdzie on pojechał? Nie ma go już 15 minut, gdzie on jest? O, bujanka na Wrocławiu, tu siemano, tu siemano, tu klakson siemano, to ja przemozawca, autografy, tak, to ja, tylko ja, hamulce stop, ceramika. Fajnie w środku, naprawdę, czuć tą masę, tak, czuć, że to wielka kabaryna jest, ale to nie jest ważne, na trasie, ale tym się jedzie, pokonuje się zakręty, psz, ragazzi, ragazzi. Jedziemy teraz na spaghetti do włoskiej knajpy. Włoskim samochodem na niemieckich Polsce spała! Tak, godzą, nie wiem czy tak, czy nie, nie wiem, tak sobie powiedziałem, ale nieważne, ale nieważne, ale się jedzie. Fuh, wszystko ładnie spasowane, tu auto niebite! Niebite w ogóle! Trochę przyjebało, ale tam nieważne. Ale jeszcze tak wyposażonego stroju, nie wiem. Wiadomo, tu wszystko przyciski jako Audi, tak? Nawigacja, tu wszystko to jest tak jak Audi. Te głośniczki, wszystko tak, ale zobaczcie to, kurwa, ty! Skóra obszyta Alcantarą, czy Alcantara obszyta skórą? To jest, kurwa, niesamowite!
I ten aż głos straciłem. Ale tak zawsze jest, jak jestem podjarany, jak jadę wypasionym autem. Ale się cały chodzę. Dużo niż szalony naukowiec z tym podjaraniem. Kurwa, w korku stoimy Lamborghini, wypas. No niesamowita sytuacja. Fajnie. Doznania z jazdy, no nie można tego kupić. Żadną kartą Mastercard nie można tego kupić. Rzeczywiście, na każdym poziomie, w każdej płaszczyźnie, gdzie nie spojrzymy okiem, gdzie nie rzucimy okiem, wszędzie widać sport. Zobaczę tu zmiany tego, tu wszystko. Sport! Dorsa! Saria! Dera! Newe! No i już umiem w całej włoski. Teraz tak, tu wszystko zobaczy to, jak to się prezentuje. Pach, pach! To jest unbelievable! God damn it! I znowu! Gira! Go boli! Trzeba wyprostować! Ogień! Ogień na ognisku! Tak bym porównał! Ogień na ognisku! W płalu! Launch kontroly, gówna, pierdoły, piękne deski, rewelacyjnie to wygląda! Rewelacyjnie! I też tak auto jedzie! Rewelacyjnie! Duże nie, duże! Trzyma się drogi, można naprawdę jechać jak z wypiaczkiem, ale ja w trybie Corsa to jest po prostu Corsa! Ukąsi na każdym biegu, z każdej prędkości możemy wyprzedzić i trzyma się, i trzyma się. Jeden z lepszych kozaków, którym jeździłem u mnie w programie w ogóle, jakim jeździłem na świecie, w ogóle! No i tu monitorek środkowy, nawigacja, pierdołki jak w Audi, tutaj radyjko, siedzenia podgrzewany, kierownica itp. Ten monitorek służy jakieś nawigacji, wiadomo, pyk, tutaj brak, można podłączyć bluetooth, wszystko jest o samochodzie, urus jest, takim jeździmy kozakiem, tak, takim jeździmy. Dokładnie, i tu się bawimy, tu się syramy, dobra, do bajery, muzyka pierdoły, no i oczywiście sportowy na pełną pi, niesamowicie. Nie decybelomierz. Wyskalowany obrotomierz, Lamborghini znaczek, no czyli baran kurwa jest niesamowity od samego rana, jak wchodzimy do auta. No jak się może papa nie śmiać, jak jedziemy Lamborghini? No nie ma, nie ma takiej opcji. Pięknie, szyberdachy, wszystko. Kultura! Na najwyższym ragazzi poziomie. Ragazzi nas tu pozdrawiają wszyscy. Hello! A ja im po angielsku hello. I zajeżdżam niemieckim, naturlisz. To jest niesamowite. Ale on se na tym Corsa, najlepszy jest Corsa, tak? Późno zmienia biegi, głośno strzela tu mig. Wiemy, że tu nie ma jaj. Respekt, tak! Bo można się zaczasnąć. Sam se bije brawo. Launch control! Jest dobrze, trzyma się drogi, od razu tył leci lewo, prawo, ale ten napęd go trzyma, stabilizuje. Yeah, nice, very, very nice, to jest dopiero rakietor. Pięknie, pięknie. Drodzy Państwo, co piękne, szybko się kończy. Niestety musimy kończyć imprezę z Lamborghini Urus 650 Hunia. No ale takie jest życie, co dobre, szybko się kończy. Będę tęsknił, będę marzył nadal i będę, drodzy Państwo, robił programy z takimi kozakami. Aha! I możecie znaleźć mnie jeszcze w aplikacji Hate Me. Pozdrowienia, szkanowania, życzenia, pojazdówki. To znajdziecie. Żegnam się z Państwem, trzymajcie się, ciao! God damn it! God damn it! God damn it! God damn it!